Mistrzostwa Świata Soka Wesen już niebawem, a mamy chyba ostatnią okazję, żeby porozmawiać z reprezentantem Polski, Bartkiem Jędrzejewskim, który jest dzisiaj u nas na Lidze Fanów. Witaj, Bartek. Dzień dobry, witam. Sporo tematów się nagromadziło. Po pierwsze gratulacje, bo dostać się do kadry, jak pokazują poprzednie lata, nie jest prosto, ale jak widać można, bo tutaj od nas z Warszawy dwóch zawodników będzie reprezentowało nasz kraj na Mistrzostwach Świata. Jak w ogóle atmosfera, bo wiem, że wracasz bezpośrednio praktycznie ze zgrupowania. Tak, dziękuję bardzo za gratulacje. Uważam, że zasłużone. Atmosfera w kadrze jest naprawdę dobra, tam chłopaki są po kilka lat, więc ta atmosfera widać, że się tam utrzymuje cały czas. Dobrze zaklimatyzowałem się jako nowy zawodnik, debiutant. Chłopaki też są bardzo, bardzo życzliwi, pomagają w każdej kwestii, czy to gdzieś tam pomóc przy stałym fragmencie, czy nawet gdzieś tam porozmawiać sobie pozaboiskowo. Też są właśnie bardzo okej, więc tak, jak najbardziej jest atmosfera i nastawienie jest bojowe. Ty z Marcinem Gregorowiczem gdzieś tam będziesz utrzymywał bliższy kontakt na tych mistrzostwach, bo oboje jesteście tutaj od nas z Warszawy, więc pewnie to takie naturalne. Tak, utrzymujemy kontakt, to znaczy bardziej mnie zabiera on na zgrupowanie, gdzieś tam do niego dojadę tylko i gdzieś tam się widzimy razem na zgrupowanie, jeździmy, więc tak, co do gdzieś tam przebywania czasu razem, nie wiem jak to będzie na kadrze, nie wiem jak w pokoju to z kim będzie, więc to się wszystko okaże na mistrzostwach, lecz tak jak mówię, najważniejsze, żebyśmy się wszyscy razem trzymali w jedności siła, jeżeli będziemy jednością, to uda nam się powalczyć o jak najwyższe cele. No właśnie, bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od Soka Warsaw Cup, bo tam był selekcjoner na tym turnieju. Wypatrzył gdzieś ciebie, w notes wpisał, pierwsze polowanie nie mogłeś być, wiadomo, obowiązki klubowe, klub Wenecja Put, z którego jesteś reprezentantem. Nomen omen, kolejne gratulacje, bo awansowaliście. I tak naprawdę gdzieś tam selekcjoner mówił, że będzie chciał dać ci szansę, bo widzi w tobie potencjał. No i jak się okazuje, jesteś w tej reprezentacji, to pokazuje tylko, że tutaj z Warszawy, z Ligi Fanów, czy z turnieju można dostać się do reprezentacji. Tak, jasne, jak najbardziej. Trzeba w to wierzyć w głębi. Ja jakby szczerze mówiąc, nie odchodząc KTS Weszło, bo jeszcze grałem na dużym boisku, odchodząc stamtąd, przekładając sobie wszystko głowę, nastawiając na małe boisko, że będę grał tylko na małym boisku, nie sądziłem, że dostanę się do kadry Polski, gdzie to też jakby jest dla mnie kop do tego, żeby jeszcze więcej pracować, jeszcze bardziej się przykładać na tym małym boisku. Dziękujemy za gratulacje, za awans z Wenecją Putusk też. Ja uważam, że też w jakimś stopniu mogło to też do tego przyczynić gdzieś tam gra futsalowa, a Orlikowa może troszeczkę się różni, nie tak dużo, jedynie mi się wydaje troszeczkę o jeden zawodnik i tylko nawierzchnia. I gdzieś tam mi się wydaje, że to też zauważyło ta gra w Wenecji. Jakby tak, trzeba wierzyć w swoje umiejętności zawsze, nieważne czy to jest futsal, czy to jest Orlik, czy to jest większe boisko, zawsze trzeba gdzieś tam wierzyć i do końca mieć wiarę w to, że można osiągnąć sukces. No właśnie, nie sposób nie wspomnieć o takiej drużynie jak Thanatos, tak? To jest drużyna Thanatos, obecnie zakład pogrzebowy, bo to nam Gołaś tutaj zwrócił uwagę, że tak trzeba teraz to wymawiać. To jest ekipa, która też jakby dała ci przestrzeń, tak? Bo gdzieś tam z Piotrem Włodarczykiem jeździliście po turniejach, gdzieś tam zdobywaliście jakieś trofea, to też jakby przyczyniło się do tego, że na tych boiskach szóstkowych mogłeś się rozwinąć. Tak, to prawda. Gdzieś ja zawsze uważam, że żeby grać na takim, jeżeli chce się wygrywać na takich boiskach, to trzeba mieć plan, nie można grać chaotycznie, trzeba mieć plan, a jeżeli ja mam u boku ludzi, którzy wiedzą jak mamy grać, wiedzą jak chcemy grać i jeżeli są zdeterminowani, żeby wygrywać, to z takimi ludźmi jest przyjemność wyjść na boisko i pograć w piłkę, więc jakby jeżeli ja mam u boku swoich dobrych kolegów, z którymi zwyciężam i osiągają sukcesy, to tak, to jesteśmy jak ryba w wodzie, się czujemy po prostu i zawsze uderzamy w złoto, zawsze. No właśnie, powiedz mi, czy ty jesteś teraz w tej reprezentacji, życzę ci, żeby ten występ był na bardzo dobrym poziomie, a jeżeli tylko, że tak powiem, pierwsze emocje opadną, to myślę, że masz umiejętności na to, żeby naprawdę się świetnie tam zaprezentować. Cała Liga Fanów na pewno będzie trzymała za was kciuki, a czy kiedyś myślisz o tym, że jest taka możliwość, żeby z Gołasiem zagrać w kadrze?
Jasne, jak najbardziej. Gołaś ma predyspozycję do tego, żeby grać w kadrze. Jednak każdy go z boiska zna i wie, że jest wariatem boiskowym. A tutaj troszeczkę trzeba czasami ochłonąć, rzucić na luz. On, jak się mi się wydaje, w czasie się tego nauczy i będzie taki troszeczkę opanowany. To jest możliwość taka zagrania w kadrze. Co do kadry, ja też jakby nie osiadam na laurach, że już jestem w kadrze i ja już nic nie muszę. Nie, dla mnie to jest, tak jak mówię, kop do pracy większej, żeby jak ja już w tej się kadrze znalazłem, to ja już chcę zostać tutaj na dłużej. Nie chcę, żeby to był jednorazowy wybryk, tylko ja chcę mocno, ciężko pracować, żeby tam zostać jak najdłużej. Dobra, to dzięki serdeczne. Życzę powodzenia w ogóle, bo już niedługo wyjeżdżacie do SN i obyście przyjechali z medalami. Wszyscy będziemy was dopingować. Dziękujemy bardzo.